można powiedzieć, lincz już nad Jerzym Brzęczkiem, selekcjonerem kadry, to jest uzasadnione. 5 meczów, 0 zwycięstw, przed nami 6 spotkanie z Portugalią. Ja bym dał Jerzemu Brzęczkowi, tak jak każdemu trenerowi, czas. Ta Liga Narodów to był taki turniej, nie do końca, w którym do końca nie wiedzieliśmy, jak do niego podejść. Czy jednak próbować walczyć o awans do Final Four, rzucić tam wszystkie siły na tę Ligę Narodów, czy jednak testować. Myślę, że to też był pewien błąd Jerzego Brzęczka, że on też do końca nie wiedział, jak się do tego zabrać. On też się porusza po nieznanych sobie wodach i to było widać, ale uważam, że z każdym meczem będzie już coraz lepiej, że on już też wie, na czym stoi. Teraz zbliżają się mecze o stawkę i to po nich będziemy mogli go rozliczać. I myślę, że to będzie kluczowe, jak pójdzie w tych po prostu eliminacjach. Natomiast teraz dobrze byłoby nie wypaść z pierwszego koszyka. Trzeba o to powalczyć w Portugalii, tutaj nie mam wątpliwości. Tak jak nie mam wątpliwości, że każdemu szkoleniowcowi, którego się zatrudnia, trzeba dać po prostu czas, co by się nie działo. Nie ma też wątpliwości, że Brzęczek troszeczkę wolno startuje. Przypominam sobie czasy Leo Benhakera, kiedy rzeczywiście pierwsze dwa spotkania nie były za ciekawe, ale później drużyna zaczęła wygrywać. Podobnie było za kadencji Adama Nawałki. Też to chwileczkę trwało, ale to trwało góra 2-3 mecze, żeby ta drużyna odpaliła. Tutaj 5 spotkań, tak naprawdę 30 minut dobrej gry z Włochami na wyjeździe i to wszystko. Ta drużyna potrzebuje takiego meczu, który będzie mitem założycielskim, położy podwaliny pod to, co dalej się stanie, da wiarę, że może osiągać dużo. Szkoda, że tego nie udało się wyciągnąć we Włoszech w tym pierwszym meczu, bo myślę, że zupełnie inaczej wyglądałaby ta dalsza praca. Szkoda, że nie udało się wyszarpać choćby meczu z Włochami tutaj, gdzie oczywiście byliśmy dużo słabsi, gdzie świetnie bronił nasz bramkarz, ale jednak można było przy odrobinie szczęścia wcisnąć gola na 1-0 i też odbiór kadry byłby inny. Gdzieś tego łutu szczęścia brakowało, ale liczę, że to szczęście też wróci i że Jerzy Brzęczek też to wszystko dobrze poukłada, że już wie, na kogo może liczyć, na kogo może stawiać, na kogo musi stawiać i kogo powoływać do reprezentacji nie może. Ta drużyna zagra z dużym zębem z Portugalią i jednak zapewni na zimę dużo lepsze nastroje. A jeśli nie, to już wiosną nie będzie marginesu błędu. Ale mówię, na razie, jak każdy trener, Brzęczek potrzebuje czasu, bo myślę, że my nie do końca wiemy, jakim on jest selekcjonerem. On do końca nie wie, ale po wyborze Zbigniewa Bońka można się było tego spodziewać. Ja uważam akurat, że każdy wybór wtedy, gdy Boniek wybierał Brzęczka, byłby pewną niewiadomą. Najwięcej mówiło się o Prandelli, ale czy Prandelli to jest trener, który tutaj podszedłby z takim pełnym zaangażowaniem, uznając, że to jest dla niego droga, żeby wrócić na jakiś europejski top, czy podcinałby tutaj kupony? Tego efektu nowości, gdy wchodzi trener mówiący po angielsku z ogromnym dorobkiem za granicą, już w Polsce nie ma, bo ci ludzie pracują z takimi trenerami na co dzień, z dużo lepszymi niż Cesare Prandelli. To, że ktoś do nich powie po angielsku, to będzie raczej teraz już wada, a nie zaleta, bo raczej wymagalibyśmy, żeby trener mówił po polsku. Moim zdaniem było bardzo wiele takich równorzędnych wyborów obarczonych może troszkę mniejszym albo troszkę większym ryzykiem i Boniek w swoim stylu to ryzyko podjął, zostanie z niego też rozliczony, podobnie jak Jerzy Brzęczek. Natomiast to jeszcze nie jest moim zdaniem czas, żeby te rozliczenia prowadzić. Ewentualnie po porażce z Portugalią myślisz, że prezes Boniek podejmie to ryzyko i zacznie się zastanawiać nad zmianą selekcjonera, czy będzie czekał dalej? Ja wiem, że to jest gdybanie, ale możemy sobie pogdybać. Pojęcia nie mam. Gdybym ja był prezesem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa i wybrałbym na stanowisko menedżera odpowiedzialnego za bardzo ważny dział człowieka, to nie rozliczyłbym go po pierwszej awarii maszyny, czy też po tym, że zobaczyłbym, że on sobie z pierwszym konfliktem ludzi przy tokarce nie poradził, tylko wybierając wcześniej z pełnym przekonaniem, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, dałbym mu czas, żeby solidnie popracował i pokazał, że miałem rację, bo że ten mój wybór nie był po prostu wróżeniem z fusów, a że był ugruntowany, że miał solidne podstawy. Ja bym tak działał, będąc prezesem, ale wiadomo, że prezesi klubów, prezesi związków niekoniecznie w ten sposób działają.